zimę, a wszystkie inne to były jare, na wiosnę siane. No macie wiedzę. Pani dyrektor słucha, tutaj wie. No tu je. No właśnie. To już jest podstawa troszeczkę i do biologii, prawda? I do czego? I do tradycji, że to tradycyjnie wracamy troszeczkę, prawda? Fajna młodzież. To jest wszystko. I historia, i wychowanie fizyczne, i przyroda, i biologia. No właśnie. I rozrywka, i sport, prawda? Bo trochę się pogimnastykują. Bardzo jesteśmy wdzięczni, pani dyrektor, tutaj z klasą 6 i 7 z Woli Homejowej. Bo troszeczkę tak większą współpracę mamy nie tylko z gminą Radzyń, ale chcemy nawiązać z gminą Ulan i gminą Borki. Myślę, że zaczynamy w tej chwili od wykopków, ale skończymy w lipcu na święcie kosy, no i wtedy zrobimy takie święto międzygminne. Ja już tak rozmawiałam z panią dyrektor z naszego GOKiS-u, jeszcze do pana wójta się zwrócimy, także święto kosy będzie międzygminne, a może powiatowe, bo i miasto bardzo jest zainteresowane. Coraz więcej ludzi przychodzi. Czerwone jagody spadają do wody w powie, znają ludzie, że nie mam urody. Uroda, uroda, gdybym ja cię miała, to stałabym sobie. Moim ogródek rośnie rozmaryn. Powiedz mi na niusiu, kto cię omami. Jasieńkowe oczka w jesieni sercu zaczarowały. Jasieńkowe oczka, jasień jabłoska w sercu zaczarowały. Moim ogródeczku rośnie to i lipka zielona, a na tej lipce, na tej zielonieńkiej Sierpaśkowie śpiewają. A na tej lipce, na tej zielonieńkiej Sierpaśkowie śpiewają. Nie powinno Sierpaśkowie, tylko Sierpa Ciszkowie, co się zbiera, nie kupimy na lipce. Dzisiejsza akcja, wykopki w retrozagrodzie, zostały zorganizowane przez panią Irenę i Andrzeja Ochnio oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim przy skromnym wsparciu finansowym również środków z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Zamierzamy w przyszłości też takie akcje wspierać, pomagać tym, którzy chcą otwierać się na tradycje, regionalizm czy inne jakieś ciekawe, będą mieli inne ciekawe pomysły. Do zagrody przybyły dzieci, młodzież z opiekunami z Woli, ze szkoły podstawowej w Woli Homejowej. Przybyli tutaj przy pomocy swoich rodziców, którzy ich przywieźli. Zorganizowaliśmy oprócz pokazów konkursy, w których dzieci mogły uczestniczyć, zdobywać nagrody. Może dzieci coś powiedzą od siebie, jak im się tutaj podobało.
Na zakończenie ognisko widzę też. A ognisko oczywiście też, ognisko, które nie tylko sprawiło wiele radości, ale i posieliliśmy się także dla ciała. Także mieliśmy coś dla ciała, tak, coś dla ducha, coś dla ciała, praca fizyczna, która, no, jak wiemy, nikomu w zasadzie nie zaszkodzi, a może tylko nas wzmacniać. Także popieramy takie akcje i zapraszamy do Retro Zagrody pod Lasem i do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radzeniu Podlaskim. Hanna Gołoś, zastępca dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radzeniu Podlaskim. Trzeba wam przypomnieć, może ktoś tutaj starszy, a pani Tereska, żeby tak przyszła, poopowiadała, to, albo pan nam opowie, że zawsze każdą pracę się zaczynało od pozdrowienia Pana Boga. Tak. Mówiło się właśnie i ktoś nachodzi, przeżegnać się było, trzeba, prawda, życzyć sobie dobrej pracy, szczęść Boże, sobie każdy mówił, albo u nas, szczególnie przy żniwach, ale i przy wykopkach, mówiło się, Boże, dopomóż do roboty. Nie to, że w pracy, tylko takie było powiedzenie, Boże, dopomóż do roboty. A Panie Boże, zapłać, odpowiadali ci pracujący na polu. I to, jak pola takie były wciąg długie, szczególnie tam na Brzostówcu, to długie te zagony były. Ludzie rozproszeni przy tych żniwach czy przy wykopkach, ale ktoś drogo jechał, każdy zawsze się pozdrawiał. Tak, pozdrawia, tak. Pozdrawiani. A jak? Ja pamiętam, Panie Boże, dopomóż. Panie Boże, dopomóż. Panie Boże, dopomóż. Panie Boże, zapłać. Albo Bóg zapłać. Panie Boże, zapłać. Nie ma problemu żadnego. Trzeba kopać wszystko. Nic nie szkodzi. Dobra, nie zostawiamy na polu nic. My się potem będziemy bawić, przewiedzać. Tak? Już dokopałaś, tak? Wyrównujemy, tak, ziemniaczki? Tak, wyrównujemy. Wysypujemy, tak? Zaraz, Andrzej, nic nie wysypujemy. Bo sprawdzamy. Ile skaleczonych. Martynka, dobrze, wystarczy już. Jeszcze tutaj dwie dziewczynki troszkę do... A, ona już ma taki pełen ten. To wystarczy, słuchaj. Natalka, tak? Nie. Ala. Chyba ładnie. No i z lewej, tak mocno. O tak, to żebyś nie przedziubał. No, kolejny przedziubałeś, więc musisz wybrać. Zbieraj do koszyczka wszystkie zbierasz. Ten przedziubany też. Nie ma to, tamto. Andrzej, jak wysypiesz? Na koszyk i zaraz druga. I drugą od razu. Jedno tak. A, i trzecie. Trzy rodzaje są. Także albo racuszki, albo bułka z rodzynkiem, albo bułeczka. Zapraszam. Wierzcie, ile rączek macie? To za chwilę będzie. Kto tam jeszcze? Bułeczka. Każdy. Dobra, my wybaczcie. Już pani daje. Nie, bo pani ciarzem wróciła. Może być zimne, słuchaj. Spodobała się akcja dzisiejsza? Tak. Pani dyrektor nam coś powie. Bardzo nam się podobało w zagrodzie pod lasem. Także dziękujemy Państwu ślicznie, że mieliśmy po raz drugi okazję tutaj przyjechać. Mam nadzieję, że nie ostatni raz. Oczywiście. Dzieciakom się podobało. Także dziękujemy ślicznie i liczymy na współpracę. No oczywiście, no bo teraz wracamy do tradycji. Podziękujemy za wami. Brawa. A młodym trzeba przypominać, jak to kiedyś było na wsi, jak się żyło. Czyli wracamy do takiego rolnictwa, nie z tej epoki. Ale widzę, że młodym się to coraz bardziej podoba. Stwierdziliśmy, że dziś była lekcja i przyrody, i biologii, i historii, i wychowanie fizyczne, i technika. Także tyle przedmiotów przez dwie matematyka godziny. Matematyka też, bo liczyliśmy ziemniaczki. Proszę, jeszcze ważyć będziemy. Jeszcze ważyć będziemy. Tak, właśnie. To jeszcze nie wszystko. Jeszcze parę atrakcji czeka na was. No próbuj za większą może. No to liczymy. Jeden żyto. Troszkę jakby za mocno. Dzieci teraz będą mi
widziały, jak ty się zrobiły. Jeszcze, tak? Nie tak łatwo. Pani dyrektor! Ale kochani, to jest za trzy! Ile ci się Zuzia udało? Jeden? Brawo! Dobra, dalej. Super. No, jeszcze raz. 13.